Pingu, czyli tak jak w Mandarin Oriental Bangkok. Kamerdynerzy są tylko i wyłącznie na piętrach i każdy kamerdyner ma piętro dopisane do siebie i obsługuje requesty każdego gościa z danego piętra, nie robi nic więcej. Wykonywanie zadań recepcji, to też się zdarza, że teraz akurat konsultuję hotel w Szanghaju, który właśnie nie będzie miał w ogóle recepcji, tylko kamerdynerzy będą pełnili wszystkie te funkcje. Wykonywanie zadań guest relations. I tutaj, jeśli posiadacie Państwo guest relations w swoim hotelu, to bardzo polecam taki program szkoleniowy dla guest relations, żeby rozwinąć ich, ich zdolności właśnie pod kątem kamerdynera bądź też konsjerża, dlatego że niepotrzebne jest kreowanie specjalnego departamentu tak naprawdę, ale wyszkolony personel, który tą usługę jest w stanie dostarczyć. Co jest istotne, butler jako krawiec spersonalizowanej usługi, że jest to osoba dedykowana, czyli to nie jest ktokolwiek, kto się nawinie, że tak powiem, tylko jest to osoba dedykowana, to on jest odpowiedzialny za personalizację doświadczenia, za utrzymywanie ciągłej komunikacji ze współpracującymi działami, to jest bardzo ważne. Dbanie, by usługa zlecona do innego działu została zrealizowana, czyli jeśli gość poprosił mnie o organizację transportu na lotnisko, ja rozmawiam z konsjerżem, lepiej, żebym dopilnowała, że on na pewno ten samochód zamówił, tak? Utrzymywanie dyskretnej komunikacji z gościem, rozpieszczanie gościa i kreowanie wow moments. Obserwacja i notowanie preferencji, no i najważniejsze to egzekwowanie ich przy następnych wizytach. Tutaj budowa długotrwałych relacji to jest największa korzyść tak naprawdę z posiadania kamerdynera w hotelu, bądź też osoby, która jest przeszkolona. Jakie mamy trendy? Po pierwsze, odchodzimy od formalnego stylu. Myślę, że St. Regis dalej zostanie ze swoim stylem, mają ponad 100-letnią tradycję. Natomiast takim trendem jest też zmiana nazwy, bo Guest Experience Maker of Six Senses już nie nazywa się Butler, tylko właśnie Guest Experience Maker, co powoduje, że nie pamiętam polskiego odnośnika, że podejście jest more approachable, w sensie jest łatwiej gość, ktoś, kto nie jest obyty z kamerdynerem, nie czuje się skrępowany, o to mi chodzi. No i również to, że jest wzrost liczby kobiet w zawodzie. W 2004 roku Buckingham Palace oficjalnie zaczął zatrudniać kobiety na to stanowisko. I takim trendem jest też właśnie kreowanie usług specjalnych, czyli tanning butler od opalania, fragrance butler od zapachów i surf butler na przykład w St. Regis Monarch Beach w Stanach. Dziękuję. Mam nadzieję, że przekazałam, ile mogłam, żeby trochę przybliżyć tą pozycję, jak i również pokazałam wam, że wprowadzenie takiej usługi daje wam więcej możliwości tak naprawdę budowania relacji z gośćmi, zaskoczenia tego gościa i wpłynięcie na potem pozytywne oczywiście reviews. Opinie. Dziękuję, proszę, brawa. Usiądźmy sobie może. No niewiele czasu nam zostało na pytania poniżej 4 minut. Jeżeli Państwo takie macie, to proszę wysyłać przez aplikację. Ja mam do Ciebie pytanie, czy wprowadzanie takiej usługi hotelowej w Polsce ma sens? Myślę, że jak najbardziej ma sens, dlatego że to nie jest zmiana, która wywraca cały system do góry nogami, tylko to jest oferowanie dodatkowych usług, czyli na przykład pakowanie walizki bądź rozpakowywanie walizki, czy na przykład nauczenie personelu, jak wiązać muchy dla gości, którzy przyjeżdżają na galę. Niejednokrotnie zdarzyło mi się wiązać znanym osobom w Szanghaju muchy, dlatego że oni nie potrzebują tego wiedzieć tak naprawdę. Czy na przykład serwowanie cygar. To są takie fajne małe rzeczy, które na pewno ubogacą ofertę hotelu, ale też myślę, że z punktu personelu fajnie by było wiedzieć coś więcej i to jest takie miłe, że ktoś inwestuje w moją pracę, w sensie rozwija mnie, prawda? Okej. Powiedz mi, wiesz, mówimy o personelu, a tu o bardzo specyficznej osobie, którą przede wszystkim trzeba zrekrutować, musi mieć pewne cechy interpersonalne, przede wszystkim pewną edukację już za sobą, pewne doświadczenia, a z drugiej strony no, wiele elementów chyba jest jeszcze do wyuczenia, pewnych procedur, szczególnie jak mówimy o bardzo ekskluzywnym hotelu. To wiesz, jak długi to jest proces? Moje szkolenie trwało 5 dni, a potem to już było doświadczenie.
To nie jest bardzo długi proces, to też wszystko zależy od tego tak naprawdę, jakie usługi chcemy wprowadzić i co ten kamerdyner ma robić, bo jeśli zakładamy, że nasz hotel w ogóle nie będzie posiadał recepcji i kamerdyner będzie tą jedyną osobą, jedynym punktem kontaktu, myślę, że to będzie o wiele dłuższy czas, dlatego że trzeba będzie go wyszkolić pod kątem konsjerża, oczywiście systemy do check-inu. Na pewno będzie to dłuższy proces, natomiast jeśli chodzi o same usługi, które oferuje kamerdyner, które tutaj wymieniłam, myślę, że w 5 dniach jest to do wyuczenia. W ilu hotelach w Polsce, nie wiem, czy się orientujesz, jest taka funkcja kamerdynera, butlera? Wiem, że Bristol posiada, wiem, że Raffles posiada i hotele dr Irene Eris chyba też posiadają. Czy wiesz, czy ci nasi polscy kamerdynerzy bardzo odstają od tych, nie mam pojęcia, wiesz, zagranicznych. Nie miałam przyjemności. Albo jak jest skonstruowana ta usługa, bo to bardziej o to pewnie. Nie doświadczyłam, nie jestem w stanie powiedzieć. Dobrze, gdy nagrywaliśmy w studio rozmowę z tobą, z Karolem, to też opowiadałaś o, a może to było przed nagraniem, nie pamiętam, nie wiem, czy będziesz chciała to, o tym mówić, czy nie, ale o bardzo nietypowych prośbach na przykład niektórych klientów, bardzo zamożnych oczywiście, którzy gościli w bardzo drogich hotelach, których miałaś okazję gościć i obsługiwać, rozumiem. Czy możesz przytoczyć jakieś takie ciekawostki? W Mandarin Oriental Marrakesh, w którym szkole, to życzeniem było stado wielbłądów. Ale nie jest to dla mnie. Do pokoju? Nie, przed willę i przejażdżka. Nie jest to dla mnie nic, co by mnie zdziwiło, naprawdę. Ja jeszcze powiem, że gdy nagrywaliśmy, to z kolei padła informacja, że gość hotelowy zażyczył sobie, aby zorganizować mu zajęcia jogi dla jego psa na przykład, tak? Wyobrażacie sobie Państwo teraz takie życzenie? Dzwoni telefon na recepcję. Znaczy, tu rozumiem pewnie. Są kamerdynerzy, którzy są dedykowani do psów gości. To między innymi tym Tanning Butler, Fragrance Butler, to jeszcze jest butler, który zajmuje się psami gości też w Londynie bodajże. Tutaj bardziej jakby celowo poruszam takie tematy, ponieważ chciałbym Państwu jakby zobrazować w ogóle, o czym my mówimy, tak? Że to jest taki luksus, który może nam się wydawać absolutnie jakiś taki orientalny, nie z tego świata, że jakie to życzenia ludzie mogą mieć, ale my tutaj z Martą rozmawiamy i przykłady podajemy naprawdę z bardzo drogich albo najdroższych hoteli świata, w których zatrzymują się najbogatsi ludzie świata, więc oni takie fanaberie potrafią mieć. Posiadają, tak. Słucham? Tak, ale usługa luksusowa realizuje życzenia, nawet jeżeli jest to fanaberia. Mhm. Tak, dobrze tak, powiedziałem. Tak. Fanaberia też jest requestem, więc to chyba nie ma znaczenia. No więc właśnie, o to chodzi. Dobrze, Marta, no szybko zleciał nam ten czas, udało się zadać te kilka pytań. Oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, Marta jest do dyspozycji, gdybyście chcieli z nią sobie porozmawiać na temat różnych ciekawostek z tego świata luksusu orientalnego, to myślę, że jest do dyspozycji. Zapraszam. Ale również o takich sprawach absolutnie przyziemnych, czyli szkoleniowych, bo Marta tym się zajmuje, doradczych, więc można spokojnie na temat tworzenia tej usługi luksusowej na różnym poziomie, podejrzewam, bo to nie znaczy, że zaraz musicie w swoim obiekcie wprowadzać właśnie funkcję butlera chociażby, no, ale można na pewno nad tym popracować, by jakość usług po prostu była wyższa. Ładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę również. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. www.harmonyhotels.pl. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.bc.pl.